Piątek, 17 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Wczoraj w publikacji informacji o tym, że Carlos Sainz będzie kierowcą McLarena, dość późno pojawiła się kolejna ciekawa informacja, która rzuca pewne światło na to, jak rynek kierowców ma wyglądać w przyszłym sezonie, czy może wyglądać w przyszłym sezonie. I w mojej głowie zrodził się taki schemat, taki podział tego całego rynku, a dzisiaj ten cały schemat został zburzony przez jedną publikację. Mark Hughes w takim szalonym scenariuszu przewiduje coś, co jest dla nas bardzo dobre, bardzo pozytywne, że już podczas Grand Prix Belgii możemy zobaczyć na torze Roberta Kubicę. O tym scenariuszu za chwilę, bo on ma swoje dobre i słabe strony. Więcej jest tych drugich moim zdaniem, ale o tym za chwilę. A teraz wracamy do tej pierwszej informacji. Luis Manuel Lopez, dziennikarz stacji Fox, miał okazję wczoraj porozmawiać z Sergio Perezem. W ogóle z tego, co mówił mi Karol z Cyrgi F1 i Roxana ze świata wyścigów, wczoraj w Meksyku odbyło się jakieś spotkanie z mediami Sergio Pereza, być może organizatorów wyścigu. Trudno powiedzieć, czemu było to poświęcone, ale była okazja, żeby zamienić słowo z Sergio Perezem i to Luis Manuel Lopez uczynił. Co Perez powiedział o aktualnej sytuacji? Perez czuje się bardzo pewnie. Perez mówi, że za kilka dni czy w tych dniach mija opcja, automatyczna opcja przedłużenia mojego kontraktu, więc ja jestem spokojny. Dodatkowo Perez zasugerował, że zespół Force India z tym dodatkowym finansowaniem, które przyjdzie ze strony Strolla, w przyszłym sezonie będzie wyglądało bardzo atrakcyjnie. Force India będzie bardzo atrakcyjnym zespołem, więc widzimy już, że obok Sergio Pereza usiądzie Lance Stroll i ten zespół jest już obsadzony. Tutaj mamy już pełen komplet. Z tego całego układu wypada Ocon i to jest bardzo, moim zdaniem, zła informacja dla nas. Ocon jest podopiecznym Mercedesa. Ocon jest kierowcą bardzo perspektywicznym. Ocon bardzo dobrze wygląda, jeżeli chodzi o jego wyniki, jego możliwości. Jeden z serwisów niedawno zestawił Ocona, Gasly'ego i Leclerc'a ze sobą, porównał ich wyniki w tym sezonie i Ocon rzeczywiście jest mocno z przodu. Oczywiście przemawia tutaj przede wszystkim jego doświadczenie. Ocon będzie szukał swojego miejsca w tej całej stawce. Ocon jest takim, teraz myślę, że będzie języczkiem uwagi. Będziemy patrzeć na to, co Mercedes będzie chciał zrobić z Oconem, bo od tego będą zależeć kolejne ruchy. Co zostało wolnego, jeżeli chodzi o sezon 2019? Jest coraz mniej tych wolnych foteli, ubywa ich bardzo, bardzo szybko i mamy tutaj, powiedzmy, dwa obozy. Jeden obóz Ferrari, drugi obóz Mercedesa. Ferrari ma w swoim obozie dwóch kierowców, których na pewno chce widzieć w stawce. Jest to Leclerc i jest to Giovinazzi. Leclerc już ma swój fotel, ale nie wiemy, czy te dobre wyniki Leclerca nie spowodują, że on zostanie wywindowany do Ferrari, choć tutaj są duże znaki zapytania. Raikkonen spisuje się bardzo, bardzo dobrze w tym sezonie i Ferrari chyba nie będzie chciało burzyć tego dobrego układu Vettel-Raikkonen, tego spokoju, który panuje w zespole, bo ten spokój sprzyja dobrym wynikom. To widzimy, Ferrari spisuje się bardzo dobrze, choć przegrywa w tej chwili, to ten sezon jest naprawdę bardzo dobry. I dużo mówi się o tym, że Leclerc może trafić do Haasa, trafić tam zagrożana. Kevin Magnussen też jest kierowcą, który nie do końca może być pewny swojej przyszłości, ale z tej dwójki Magnussen, Grosjean to właśnie Magnussen wychodzi zwycięsko z tego pojedynku pierwszej części sezonu. Magnussen jest tym kierowcą, który przywiózł większą ilość punktów, on jest pewniejszym punktem zespołu. I mamy Zaubera, w którym w tym momencie jeździ Eriksson i właśnie Leclerc. Wiele osób też zapomina o tym, że Marcus Eriksson jest mocno związany z właścicielami zespołu, że to finansowanie przychodzi bezpośrednio od ludzi, którzy rządzą tym zespołem. Wiele osób typuje, że Eriksson wypadnie, że to jest kierowca, którego podobnie jak Grosjeana możemy się po prostu pozbyć z tej całej karuzeli. Otóż nie, Eriksson jest dość mocno wspawany w ten zespół i nawet przybycie Alfy, zwiększenie wpływu Ferrari na ten zespół nie spowodowało, że Eriksson stracił ten fotel. Nie przypuszczam, nie wydaje mi się, żeby Eriksson w przyszłym sezonie mógł z tego fotela wylecieć. Więc mamy tam jedno wolne miejsce. I teraz analizując ten obóz Ferrari, mamy możliwość, jeżeli Raikkonen by odszedł, czy Ferrari zdecydowało, że Raikkonen nie jest już dłużej potrzebny, Leclerc wskakuje do Ferrari. Giovinazzi ma swoje miejsce albo w Haasie, albo w Zauberze i układ zamknięty. Natomiast to jest mało prawdopodobne. Raikkonen raczej zostanie, więc Leclerc albo utrzyma swoje miejsce w Zauberze, albo przejdzie do Haasa w miejsce Grosjeana, jeżeli tam rzeczywiście ten Grosjean tak mocno się nie podoba szefostwu zespołu, a jego miejsce w Zauberze zajmie Giovinazzi. Więc ta linia Ferrari wydaje się być wypełniona, wydaje się być dość
pewna. Tutaj zespół włożył wiele pracy w to, zespół Ferrari włożył wiele pracy w to, żeby tych kierowców wychować i przygotować, i raczej w kierunku dalszej inwestycji Ferrari będzie chciało się po prostu kierować, jeżeli chodzi o tych kierowców. I teraz zobaczmy, jak wygląda linia Mercedesa. Tutaj ta linia Mercedesa wygląda zdecydowanie gorzej. Ta cała sytuacja, przede wszystkim z Danielem Ricciardo, pokrzyżowała szyki Mercedesowi. Toto Wolff będzie na pewno szukał miejsca dla Estebana Ocona. Trochę zdradzę tej drugiej części z drugiej części magazynu, tej historii Marka Hughesa, że Toto Wolff już mocno szukał przed przerwą wakacyjną miejsca dla Ocona. On desperacko szukał miejsca czy to w Renault, czy w McLarenie, ale wynikało to głównie z faktu, że zespół Force India mógł zostać zlikwidowany. Taki wniosek o likwidację złożyła brytyjska skarbówka. Taki wniosek miała złożyć ta firma produkująca kompozyty, której Force India zalega bardzo dużą ilość pieniędzy. To nie był wniosek o upadłość, to był wniosek o likwidację. To są dwie różne strony. Ocon straciłby po prostu fotel, dlatego że zespół Force India przestałby istnieć. Nie byłoby już odwrotu z tej całej procedury. Teraz ta możliwość powrotu jest. Co z Oconem? Ocon, jeżeli straci swoje miejsce, mówimy cały czas o sezonie 2019, mówimy o tym, co się wydarzy po tej przerwie wakacyjnej, straci swoje miejsce w zespole Force India, no to trudno wskazać inny zespół oprócz Williamsa, do którego Mercedes mógłby wsadzić swojego kierowcę. To jest ta właśnie linia Mercedesa, o której mówię. Więc Ocon mógłby trafić do Williamsa za Strolla, który przejdzie do Force India. Byłaby to taka bezpośrednia zmiana, tylko nie wiem, czy to byłaby zmiana, za którą Toto Wolff i Esteban Ocon, pod którą oni chcieliby się podpisać, bo byłaby to no, degradacja, byłby to duży hamulec, jeżeli chodzi o karierę młodego Francuza. Pozostaje jeszcze gdzieś opcja Toro Rosso, natomiast jeżeli chodzi o Toro Rosso, jeżeli chodzi o rodzinę Red Bulla, tutaj zawsze Helmut Marko szukał swoich rozwiązań. On myślał troszeczkę inaczej niż wszyscy. On szukał tych swoich młodych podopiecznych, tych kierowców, którzy kiedyś przeszli przez tą szkołę Red Bulla. Niektórzy z niej wypadli. Hartley wypadł z tej szkoły Red Bulla na długi, długi czas, teraz wrócił. Nie ma powodu, żeby na przykład Albon nagle wrócił z powrotem do tej rodziny Red Bulla, bo on prawdopodobnie zdobędzie super licencję. Jego występy w Formule 2 wskazują na to, że on tą super licencję będzie miał. Jest jeszcze Dan Ticktum. Oczywiście tu jest duży znak zapytania, jeżeli chodzi o super licencję, więc widzimy, że ilość miejsc w stawce jest bardzo mała i możliwość wciśnięcia tam Roberta Kubicy, mówię tak kolokwialnie, wciśnięcia jest tak na racjonalnie bardzo, bardzo mała. Te interesy tych zespołów przeważają. To jest trochę to, czego obawiają się te mniejsze zespoły, że ci więksi zaczną decydować dosłownie o wszystkim w Formule 1 i tak niestety jest. Robert, jeżeli przegra, to przegra kolejny raz z biznesem, z tym całym światem dużego biznesu, dużych pieniędzy, interesów, które gdzieś się tam przewijają z tych dużych do tych mniejszych zespołów. Ale nie mówmy jeszcze definitywnie nie. Szansa jest i taką szansę wskazuje Mark Hughes w swojej analizie. Ja mówię, że ona jest dość szalona, bo ona ma kilka słabych punktów. Pierwszy punkt jest taki, że nie wiemy, czy Mark Hughes zakłada, że Lawrence Stroll będzie chciał spłacić Williamsa, czyli wykupić swojego syna z tego kontraktu. Lawrence Stroll wydał już sporo pieniędzy na to, żeby przejąć zespół Force India, no ale z drugiej strony kupił go, powiedzmy, dość okazyjnie, więc załóżmy, że ten warunek się spełni. Drugi warunek, który musiałby się spełnić, żeby taki scenariusz był możliwy, czyli Robert usiadł w samochodzie już na spa, w samochodzie Williamsa, jest taki, że Esteban Ocon zrezygnuje ze swojego kontraktu, czy kontrakt Estebana Ocona w Force India zostanie rozwiązany. Tutaj myślę, że jest duży problem, bo jeżeli Lawrence Stroll myśli perspektywicznie, chce ten zespół rozwijać, to wysadzenie Ocona w tym momencie z kontraktu byłoby takim dużym ciosem dla Mercedesa. Toto Wolff jednak wiąże z Oconem pewne nadzieje i Toto Wolff na pewno chce, żeby Ocon jeździł, na co mogą wskazywać te kontakty zarówno z Renault. Podobno kontrakt był już przygotowany, ale nie został podpisany. Jak choćby próbę wsadzenia Ocona do McLarena za Van Dorna. Tutaj też nie wiemy, jak ta sytuacja się dalej rozwinie i potoczy. I teraz, jeżeli Ocon rzeczywiście zostałby wysadzony przez Lorenza Strolla, no to mamy taką trochę nieciekawą sytuację dla przyszłości współpracy Force India i Mercedesa. No, Lorenz zrobiłby na złość Mercedesowi, to tu już na pewno nie byłby z tego zadowolony, ale załóżmy, że i ten element uda się zrealizować. No, Marcius przewiduje, że Ocon trafi za
Van Dorna do McLarena. I to będzie taki łańcuszek, który spowoduje, że Robert w końcu otrzyma ten swój fotel wyścigowy. Natomiast kolejna rzecz, która zastanawia, dlaczego McLaren miałby zrezygnować z Van Dorna właśnie teraz. Jesteśmy właśnie przed Grand Prix Belgii. 2 dni temu czy 3 dni temu McLaren wpuścił na rynek nową kolekcję czapek sygnowaną nazwiskiem Van Dorna. Wydawałoby się, że taki ruch jest po prostu niemożliwy. Marketingowo byłoby to nie do obrobienia. Bilety na Grand Prix Belgii też są już na pewno wyprzedane i większość tych biletów jest w posiadaniu belgijskich kibiców. Ten scenariusz jest niezwykle szalony, ale nie mówię nie. Zobaczymy, co się wydarzy w ciągu najbliższych godzin tak naprawdę. Czy rzeczywiście ten kontrakt Pereza zostanie potwierdzony? Czy przejście Strolla do Force India również zostanie potwierdzone? To jest taki czas, kiedy zaczną spływać te oświadczenia prasowe zespołów, te tak zwane prasówki, w których zespoły przygotowują się do weekendu, czy wprowadzają nas w weekend wyścigowy. Zwykle pierwszy taką pracówkę puszcza Haas, to ona się pojawia koło czwartku, piątku nawet, przed weekendem poprzedzającym weekend wyścigowy, a potem kolejno inne zespoły publikują swoje oświadczenia czy materiały prasowe i z tego na pewno już będziemy wiedzieć, jak to się wszystko poukłada. Myślę, że jeżeli chodzi o Force India, długo takiego oświadczenia prasowego nie będzie, chyba że Lawrence Stroll zdecyduje się potwierdzić zarówno Pereza, jak również być może zatrudnienie swojego syna, tylko czy w kontekście Grand Prix Belgii, czy w kontekście przyszłego sezonu, tego nie wiemy. To są duże pytania, na które chyba nikt na ten moment nie zna odpowiedzi. Nawet ta publikacja Hughesa sugeruje mi, że ci czołowi dziennikarze wiedzą niedużo. Oni mocno spekulują, oni mocno grzeją tymi swoimi tytułami, bo taki tytuł na pewno pójdzie mocno w świat, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Wiele osób się tym zasugeruje. A czy są za tym fakty, czy kryją się jakieś konkretne posunięcia? No myślę, że dzieje się tam naprawdę dużo, tak jak mówiłem Wam wczoraj. A co z tego wyniknie? Musimy cierpliwie czekać. Jeżeli, tak jak Wam mówiłem 2 magazyny temu, zamieszanie sprzyja temu, żeby Robert otrzymał fotel, bo on jest gotowy do jazdy, gdyby ktoś wypadł, ktoś wyleciał, gdyby ktoś się z kimś nie dogadał w tym całym zamieszaniu, w tym całym huraganie, który teraz się rozpętał, to Robert jest gotowy, on czeka. I może właśnie ten cały scenariusz przygotowań, tych spokojnych jazd, to było właśnie to, co Robert przygotował na ten sezon, czy co chciał zrobić na ten sezon, być gotowym, niezależnie od tego, co się wydarzy, niezależnie od tego, co zdecydują inni, ja jestem gotowy, jeżeli otworzy się możliwość, siadam do auta, jadę i robię naprawdę dobre czasy, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, Robert wsadzony do któregokolwiek z samochodów pokazałby, na co go stać, jest na to gotowy. Jeżeli nie był gotowy rok temu, teraz nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby wsiadł do samochodu, zrobił dobry czas i ponownie pokazał całemu światu, co znaczy nazwisko Kubica. Na tym kończę dzisiejsze wydanie magazynu. Oj, tak się troszeczkę rozgadałem, jeżeli chodzi o Roberta. Chciałbym go zobaczyć w samochodzie. Naprawdę, tak samo jak Wy, chciałbym, żeby Robert znowu jeździł, żeby znowu dostarczał nam tych emocji, ale staram się w tym wszystkim myśleć racjonalnie, nie ulegać jakimś takim podszeptom, czy takim, powiedzmy, półprawną, czy nawet spekulacją, które gdzieś pochodzą od dziennikarzy. Pamiętajmy, jest sezon ogórkowy, tytuły muszą się sprzedać, magazyny muszą się oglądać. Wielu dziennikarzy sięga właśnie po tego typu narzędzia. Marka Hughesa bardzo, bardzo cenię, bardzo go szanuję, jeżeli chodzi o jego pracę. Wykonuje świetną robotę, natomiast ten scenariusz ma słabe punkty i w tym odcinku w ciągu tych kilku ostatnich minut chciałem Wam te słabe punkty pokazać. Sami wyciągnijcie swoje własne wnioski. Kto może mieć rację, kto może się mylić. Czasami nawet to nie jest kwestia racji, to jest kwestia funkcjonowania w tym świecie medialnym. Pewne rzeczy muszą się po prostu zgadzać. Na tym kończę. Widzimy się pewnie jutro. Naprawdę częstotliwość nagrywania filmów jest duża, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego, że w tym świecie dzieje się bardzo dużo i mam wrażenie, że kiedy mówię teraz do Was, tam dzwonią telefony, tam toczą się rozmowy, które zadecydują o tym, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni, a może tygodni. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu. Na tym kończę, cześć.